Cześć, jestem Klaudia, no i już witam was w szybkich odpowiedziach. Kacper pociął sznur na pewną liczbę kawałków w równej długości. Gdyby liczba kawałków była o 3 większa, to każdy kawałek byłby o 5 cm krótszy. Gdyby liczba kawałków była o 2 mniejsza, to każdy kawałek byłby o 5 cm dłuższy. Na ile kawałków Kacper pociął sznur? Jaką długość miał sznur przed pociągnięciem go na kawałki? Dobra, no to zacznijmy. Od tego, że mówimy tutaj o wielkościach odwrotnie proporcjonalnych, gdzie mamy tam x razy y i równa się to a, czyli współczynnik proporcjonalności odwrotnej. Ale my tutaj mamy dwie sytuacje, więc naszym a będzie po prostu długość tego sznura, czyli x. Razy y. Zatem zapisujemy. Gdyby liczba kawałków była o 3 większa, to każdy kawałek byłby o 5 cm krótszy i daje nam to długość sznurka. Gdyby liczba kawałków była o 2 mniejsza, to kawałki byłyby o 5 cm dłuższe. Oczywiście daje nam to długość tego sznurka. Wymnażamy. Xy o minus 5x plus 3y minus 15xy. Te XY nam się tutaj skrócą. O to chodzi. Tutaj też będzie XY. Następnie mamy dodać 5X, odjąć 2Y minus 10XY. To teraz tak, zapisujemy w X XY i przenosimy liczbę mm, bez niewiadomych na drugą stronę. Czyli mamy minus 5X dodać 3y równa się 15, a tu mamy 5x minus 2y równa się 10. Zwróćcie uwagę, że mamy tu już przeciwne współczynniki, więc dodamy to sobie stronami. Tego wtedy nie ma i mamy y równa się 25. To mając to, musimy sobie teraz podstawić dla najprostszego dla nas równania. Myślę, że do tego więc wracamy do klamerki. Mamy y równa się 25. I mamy tak: 5x odjąć 2 razy 25 równa się 10. Opuszczamy klamerkę. 5x odjąć 50, 10. Przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak na przeciwny, czyli będzie dodawanie. Mamy 60. Zatem x to będzie. 12. Klamerka z wynikami. Ok. No i pytanie jest, jaką długość miał sznur? Długość to jest x razy y. Zatem mamy 12 razy 25. To będzie 300. Czy my tutaj mamy mamy? Mamy o 5 cm. Czyli będzie to 300 cm. Zatem odpowiedź Kacper pociął sznur na 12 kawałków przed pocięciem na kawałki, sznur miał długość 300 cm. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już!